Nie da się ukryć, że pozycja społeczna kobiety w dobie steropolskiej była znacznie słabsza niż obecnie. Dotyczyło to szczególnie niższych warstw społecznych – chłopek, mieszczek czy ubogich szlachcianek. Mimo to w dawnej Rzeczpospolitej żyło stosunkowo wiele niewiast, które niewiele robiły sobie z ówczesnej obyczajowości. I lepiej było z nimi nie zadzierać. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Steropolskiej przedstawię Wam kilka z nich. Między XVI a XVIII wiekiem w Rzeczpospolitej żyło stosunkowo wiele kobiet cieszących się dużą niezależnością i poważaniem. Sprzyjała im sytuacja społeczna. W stanie ciągłych wojen to one musiały zajmować się majątkami i dbać o interesy rodów. Naturalnie największą niezależnością cieszyły się przede wszystkim kobiety należące do kół wielkopańskich. Magnatki, księżniczki, wojewodzianki niejednokrotnie budowały ogromne wpływy polityczne i dysponowały wielkimi majątkami. Sterując słabszymi od siebie mężczyznami, często wpływały na politykę swoich rodów, a czasem i całego państwa. Zofia Opalińska, Helena Radziwiłłowa, Anna Jagiellonka czy Gryzelda Wiśniowiecka. Każda z nich wykazywała się wielkimi ambicjami i zdolnościami politycznymi. Jednak energiczne staropolskie niewiasty to nie tylko królowe i magnatki. W kraju nie brakowało zwykłych szlachcianek, wilczyc stepowych, które brały sprawy w swoje ręce, niewiele robiąc sobie z ówczesnego konwenansu i obyczajowości. Jedną z takich osób była Teofila Chmielecka, żona słynnego wodza Stefana Chmieleckiego, który w pierwszych dziesięcioleciach XVII wieku gromił Tatarów na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej. Pani Teofila przez lata towarzyszyła swojemu mężowi w polu. Trudy żołnierskiego życia nie robiły na niej wrażenia. Konno jeździła jak kozak, świetnie strzelała z rusznicy, znała tajemnice taktyki oraz była bardzo odważna, ale i okrutna. Lata spędzone w ukraińskich stepach i obozach wojskowych przy boku męża uczyniły Teofilę Chmielecką szorstką, surową i porywczą. W 1622 roku z zazdrości o męża pobiła na ulicy szlachciankę Annę Walicką, po czym odcięła jej nos i rzuciła psom na pożarcie. Takich gwałtów popełniała zresztą znacznie więcej, jednak jako żona słynnego wojennika była całkowicie bezkarna. Jej usposobienie nie zmieniło się po śmierci męża, którego przeżyła aż o dwie dekady. W ciągu zaledwie kilku miesięcy po zgonie Stefana Chmieleckiego jego żona urządziła aż 7 zbrojnych zajazdów na dobra sąsiedzkie. W części z nich brała udział osobiście. Puszczała z dymem wioski, rozpędzała chłopów, a w latach 40. XVII wieku porwała nawet swoją przyszłą synową, której ojciec nie chciał wydać za mąż. Teofila Chmielecka przeszła do historii jako niewiasta niebezpieczna, nieulękniona i brutalna. Prawdziwa kresowa wilczyca. O ile pani Chmielecka była postacią typu Bohunowego, o tyle kolejnej bohaterce bliżej było do rycerzy bez skazy pokroju Skrzetuskiego czy Wołodyjowskiego. Anna Chrzanowska, bo o niej mowa, sławiła się bowiem obroną podolskiej twierdzy Trębowli w 1675 roku. Działo się to podczas krwawej wojny polsko-tureckiej. Komendantem fortecy był mąż pani Chrzanowskiej, Samuel, żołnierz doświadczony i bitny. Do dyspozycji miał bardzo szczupłe siły, zaledwie 100 dragonów, tyle samo szlachty i garstkę zwerbowanych na prędce chłopów i mieszczan. Naprzeciwko tej zbieraninie stanęła cała potęga turecka pod wodzą samego Ibrahima Paszy. Mimo ogromnej dysproporcji sił, oblężona Trębowla broniła się długo i mężnie. Podobno Turcy w ciągu kilkunastu dni zamienili twierdzę w kupę gruzu, przy okazji wybijając więcej niż połowę obrońców. W walkach aktywny udział brała właśnie komendantowa Chrzanowska. Dzielna niewiasta sama prowadziła wycieczki poza wrogie mury. Stawała oko w oko z wrogiem, wreszcie zapobiegła kapitulacji, o której podobno rozmyślała część szlachty. W najtrudniejszych momentach deklarowała, że prędzej przebije nożem siebie i męża, niż zgodzi się oddać twierdzę Turkom. Wątpiącym w sens obrony zagroziła, że wysadzi w powietrze magazyny prochowe. Ostatecznie Trębowle cudem udało się otrzymać. Z odsieczą przyszły jej wojska Jana III Sobieskiego. W uznaniu zasług małżeństwo Chrzanowskich nobilitowano.
W kolejnych latach Samuel Chrzanowski, przy wydatnej pomocy swojej żony, został komendantem twierdzy lwowskiej, a potem pod stolim mielnickim. Staropolskie kobiety znały się też na zarabianiu pieniędzy. Wyjątkowa pod tym względem była Zofia Handlowa, żyjąca w XVI wieku lwowska mieszczka. Podobno swojego pierwszego męża, Wojciecha Duszę, zmusiła do unieważnienia małżeństwa, ponieważ ten popadł w tarapaty finansowe. Majątek drugiego, Stanisława Handla, pomnożyła kilkukrotnie. Po jego śmierci w 1570 roku odziedziczyła małą fortunę, a co najważniejsze, stała się w pełni samodzielna. Handlowa, wpływowa i bogata, handlowała winem, prowadziła cegielnię, była właścicielką folwarku i kilkunastu nieruchomości w całym Lwowie. Pożyczała pieniądze na procent, a jej dłużnikami byli zarówno drobni kupcy, jak i potężni magnaci, rody Łaskich czy Daniłowiczów. W interesach Zofia Handlowa była bezwzględna. Dłużników bez skrupułów kazała rugować z obiektów, które zastawili. Wiele osób doprowadziła do więzienia. Swoje służące kazała torturować nawet za drobne przewinienia. A przy tym była znaną dobrodziejką, fundatorką i przyjaciółką jezuitów. We Lwowie z jej inicjatywy założono lecznicę dla chorych dotkniętych kiłą. Na ten cel przeznaczyła kilka swoich nieruchomości i duży ogród. Wzniosła kościół jezuicki na obrzeżach miasta. Zakonowi udostępniła też swoją obszerną kamienicę. W lwowskiej katedrze zbudowała piękny nagrobek dedykowany swojemu drugiemu mężowi. Z wiekiem jej dewocja się pogłębiała. Zrezygnowała z dóbr luksusowych, przeniosła się z obszernej kamienicy do niewielkiej izby w szpitalu Świętego Ducha. Pod wpływem jezuitów zmieniła także swój testament, wykreślając z niego wszystkich krewnych. Mimo surowego stylu życia nie zapomniała o swoich interesach, o które dbała do końca swoich dni. Poznaliśmy już niepospolite magnatki, szlachcianki i mieszczki. Wyjątkowe kobiety odnaleźć możemy także wśród stanu chłopskiego. W tym gronie warto wspomnieć o nijakiej Machównie. W jej życiorysie jest wiele niewiadomych. Badacze nie są nawet pewni jej imienia, które mogło brzmieć Jadwiga lub Agnieszka. Machówna urodziła się w 1648 roku w Kolbuszowej, w chłopskiej rodzinie. Była córką dobosza milicji państwowej w Dubnie. Spośród innych chłopek wyróżniała się wielką urodą, którą uczyniła orężem w walce o lepszy los. Machówna była nie tylko piękna, ale i inteligentna. Jako wnikliwa obserwatorka szybko nauczyła się naśladować zwyczaje i zachowanie szlachcianek. Z czasem przeniosła się do Warszawy, gdzie sfingowała swoją tożsamość i zaczęła podawać się jako córka nieżyjącego szlachcica, Marcina Zborowskiego z Rytwian. Z nowym nazwiskiem, używając swoich umiejętności, a przede wszystkim urody, rozkochiwała w sobie bogatych i potężnych mężczyzn. Najpierw cesarskiego oficera Kolatiego, z którym jakiś czas mieszkała w Wiedniu, od którego wyłudziła zresztą małą fortunę. Później, w niejasnych okolicznościach, poślubiła młodego polskiego szlachcica, Stanisława Rupniewskiego. Młody Rupniewski zmarł krótko po ślubie, ale zdążył jeszcze spłodzić z Machówną syna. To dało jej podstawę do działania. Jako pani Rupniewska w imieniu swojego potomka błyskawicznie zajęła krajowe dobra męża. Wzbudziło to ogromny protest pozostałych członków rodziny Rupniewskich. Przede wszystkim siostry zmarłego, Anny Barbary Szembekowej. Między dwiema kobietami rozgorzała wojna na śmierć i życie. W kolejnych latach toczyły między sobą batalię sądową, z której przez długi czas wychodziła zwycięsko Machówna. Nie miała przy tym żadnych skrupułów. Podrabiała akty urodzenia, przekupywała kolejnych szlachciców, którzy ręczyli za jej pochodzenie przed sądami. Wkrótce jednak prawda wyszła na jaw. Zawzięta Anna Szembekowa dotarła do wdowy po rzekomym ojcu naszej bohaterki. Ta, nazwiskiem Domaracka, poświadczyła przed sądem, że Machówna nie może być tym, za kogo się podaje. Ponadto wyszły na jaw niejasności w dokumentach metrykalnych. Według nich Machówna miała urodzić się 2 lata po śmierci swojego rzekomego szlacheckiego ojca. Ambitną chłopkę ostatecznie skazano na śmierć przez ścięcie za oszustwa i wielomęstwo. Jej niezwykłe życie stało się inspiracją dla poetów, m.in. Wespazjana Kochowskiego czy Jana Gawińskiego. I choć ostatecznie Machównie nie udało się utrzymać dóbr i nazwiska, to pokazała, jak wysoko mogła mierzyć ambitna niewiasta, nawet jeśli należała do najniższego stanu społecznego.
W dobie staropolskiej żyło wiele kobiet, którym udało wymknąć się stereotypom epoki. Zbudowały one fundamenty dla przyszłych pokoleń niewiast, które wydatnie wpłynęły na kulturę naszego kraju i zmieniły jego dzieje. Na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!